No dobra, wyjechaliśmy. Tak. Jakieś pół godziny drogi już za nami. Seba kieruje. Kostuś tutaj domaga się, żeby pomachać. Ignaś, pokaż się. Ignaś siedzi z przodu. Potem będziemy zmieniać. Będzie zamianka. Tak jest, będzie zamianka. Jedziemy wynajętym camperwanem. Dzisiaj jest plan, żeby dojechać do Łańcuta. No jakieś 2 godziny jeszcze niespełna nam zostały. A co tam będziemy mogli? No. A potem? A potem roztocza, a potem kto wie, zależy od pogody. Będziemy sprawdzali na bieżąco pogodę, bo jak na razie pogoda na Europie nas nie rozpieszcza, właśnie strasznie pada. Mają być burze. A czy wy już jesteście, bo już macie urlop? Tak, my już mamy urlop i wyjechaliśmy na wczasy. Teraz jedziemy do Łańcuta. A spaliśmy na autostradzie na Mokwie. Bardzo fajne miejsce koło Rzeszowa. Czysto, spokojnie, ładnie oświetlone. Mało aut, jest ok. A teraz jedziemy do, właśnie do Łańcuta. Potem dzisiaj spędzimy dzień w Łańcucie. Jutro planujemy Roztocze, jechać do Zwierzyńca. A pojutrze, jak się okazało, pojedziemy do koleżanki, która mieszka w Białej Podlasce. Więc jedziemy we wtorek, może w środę jeszcze zobaczymy, jak będzie na Roztoczu. Kierunek Biała Podlaska. Zobaczymy, jak będzie. Tutaj Seba kieruje. Kostuś, pokaż się! Kostuś! Kostuś dzisiaj siedzi z przodu, a Ignaś siedzi tutaj z tyłu. Zamieniają się, ponieważ to jest wielka atrakcja jechać z przodu. Jest atrakcja miasta z tyłu? Tak, no bo wtedy... No bo akurat wtedy no można przesuwać. No i super. Jesteśmy właśnie na terenie parku przyzamkowego w Łańcucie. Trochę nie do końca się przygotowaliśmy na ten wyjazd, ponieważ nie wzięliśmy gimbala i jakby trochę mi się ręce trzęsą przy chodzeniu. Ale jakoś damy radę. To jest nasz pierwszy wyjazd. Będziemy w stanie zweryfikować, co następnym razem zabrać. Na razie weryfikujemy tyle, że trzeba byłoby jednak usiąść przynajmniej dzień wcześniej i zebrać na kupki rzeczy, które powinniśmy zabrać, bo nie zabraliśmy połowy tego, co trzeba, więc... ale ogólnie zresztą. Nie obczaliśmy żadnej trasy na tym... w tym parku przypałacowym, ale przynajmniej sobie trochę pospacerujemy. Może wstąpimy do wozowni. Teraz idziemy zobaczyć storczykarnię. O, idziemy zobaczyć storczykarnię. I cholera wie co? W sensie, że dużo... Pewnie dużo storczyków tam jest i jest ładnie. Możemy iść do mamy, podejrzewam, że będzie podobnie. Właśnie. Moja teściowa ma rękę do kwiatów i ma piękne storczyki. I uratowała nasze storczyki, które jak mieszkaliśmy w Bytomiu, zdychały na każdym parapecie. Naprawdę tam storczyki nas nie lubiły. Nie wiem, czy nas, czy po prostu miejsca, chociaż mieszkało się bardzo dobrze, ale tam żaden storczyk się nie utrzymał. Natomiast moja teściowa te wszystkie storczyki odratowała. I teraz pięknie kwitną z kolei u nas w domu na parapecie, już nie w Bytomiu. To jest bardzo ważna informacja. O! Tak. No to... Dzisiaj jest poniedziałek, tak. Potwierdzam, dzisiaj jest poniedziałek. I tak będzie wyglądało nasze zwiedzanie storczykarni. Właśnie dzisiaj, w poniedziałek, 2 sierpnia 2021 roku. Jedynkę, bo już jedynkę mam. Co to? Chyba skończy się tylko na jednej monecie, nie ponieważ nie drugiej nie ma. No
Dobra, jest zęba? Mhm. Dobra. Dobra. Dobre jedzonko. Dla mnie tak trochę dobre. Ja jeszcze całkowicie to więc nie wiem. Dokładnie. Zatrzymaliśmy się, żeby coś zjeść. Zaraz ruszamy dalej. Przeszliśmy koło zamku. Przeszliśmy przez zamkniętą store czy karnię, tak? Tak. Idziemy do salonu z grami zaraz. Tak, i salon z gier. No, coś jeszcze wymyślimy. A potem jedziemy do wozowni, tak. Wróciliśmy do auta. Jesteśmy na parkingu przed jakimś centrum sportowym. Bardzo fajne miejsce, dużo miejsc parkingowych. Być może dlatego, że jest poniedziałek. Proszę, tutaj druga część ekipy kopie piłę. I tak to właśnie wygląda. Muszę zobaczyć, co robi. O, młodszy syn poszedł do auta. Okej. Zdobywamy szczyty. A druga część dalej kopie piłę. Wjeżdżamy z Mańcuta i zaczął padać deszcz, czyli w zasadzie chyba dobrze, że wyjeżdżamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Także dobrze nam się trafiło. Zwiedziliśmy to, co chcieliśmy zwiedzić, pospacerowaliśmy i jedziemy dalej. Kierunek Roztocze, Zwierzyniec. Jesteśmy już na Lubelszczyźnie. Takie oto mamy widoki za oknem. Super klimat. Polska wieś. Przyjechaliśmy na Roztocze i przywitały nas kaczuszki. Idzie sobie jedna do nas. Zaraz pójdziemy do samochodu po chlebek. Tak, dostaniesz. Tutaj jest jedna, a tam są jeszcze dwie i sobie śpią. Trzy? O, trzy, rzeczywiście trzy. Tu jest. Jedna, druga i trzecia. A widoczki mamy takie. Dzisiaj będziemy sobie spali w takim miejscu. Obawiam się, że zeżrą nas komary, ale nieważne. No to pójdziemy, chodź. Idziemy do auta po... Nie,
po jedzonko. A to nasza miejscóweczka. Widzę, że stoją jakieś inne kampery. Chodź, zejdziemy na bok. Chodź, chodź, tutaj zejdziemy. O. Tutaj słodkie kaczuszki. Tak, słodkie kaczuszki. Idziemy teraz do auta. Takie? Tak. Takie? Rzućcie jeszcze tamtym kaczuszkom. Rzućcie jeszcze tamtym, bo te już mają, to jeszcze tamtym rzućcie. No bo gra to jest. Co tam nie kata miedzonko? Kaczuszka. Kaczuszka. O, pokaż jedzonko. Kaczuszka. A chodź, kaczuszka, tam masz. Kaczuszka.